Siemanko, dzisiaj jestem na Aweparku i wyjątkowy film będziemy mieli, bo jestem z Dawidem. W końcu się zgadaliśmy i jeździmy. Wow! Jestem Dawid Godziek, prowadzimy z bratem kanał Godziek Brothers. Wywodzę się głównie z kategorii BMX Dirt Jumping. A od niedawna jeżdżę też w MTB Slopestyle na zawodach ogólnoświatowych. Na street trialówce nie jeździłem. Pewnie kilka razy miałem okazję wsiąść na taką typową trialówkę, pewnie na mniejszych kołach i na większych kołach, i to było dziwne przeżycie. Na tym się czuję już po kilku chwilach bardziej komfortowo niż na trialówce, więc zapowiada się fajnie. Wiesz, jak to się nazywa w ogóle? Co zrobiłeś? Side hop. Side hop? Tak, czyli taka podstawowa technika, gdzie skakujemy na przeszkody właśnie bokiem. Zaciśnięte hamulce, tak? I po prostu taki bunny hop. Czy puściłeś? Bo ja mam wrażenie, że puściłeś i z korby sobie skoczyłeś. Właśnie nie z korby, bardziej z hamulca. A to zrób to jeszcze raz, przyjrzymy się. Aha, no. Rzeczywiście. Aha, czyli mówisz, że z korby mam pocisnąć. Wpuszczasz hamulec i kopiesz sobie, tak jak skakają na tylnym kole. Czujesz różnicę? No, mega. Co byś chciał? Takiego... Na BMX-ie to się nazywa inward... Nie, jak to się nazywa? Manual, tak, na przednim kole. Dobra. Zostawisz tutaj koło na hamulcu i tu jak załapiesz dobrą pozycję, to puścisz tu hamulec i pojedziesz. Teoretycznie. Faktycznie nie wiem, na ile dobrze się czujesz i na ile mocno masz psychę. Ale no spróbuj, zobaczymy, co się będzie działo. Lubię to powiedzenie. No! Mocno do przodu trzeba. Musisz przesadzić z pozycją do takiego momentu, że tu zaczyna ci wjeżdżać rower, jakbyś chciał lecieć na twarz. I wtedy się wyratujesz hamulcem. To nie masz co się bać, że polecisz na twarz. Ten hamulec, żeby spaść, żeby to kontrolować, to już nogi zrzucam. O, to. Czuję to. Jo! Ale fajnie. Jaka radość. No mega. Tak jak na BMX-ie, no z manual to jednak wymaga trochę cierpliwości, tak samo tutaj. Ale tutaj właśnie do pomocy jest hamulec, więc to jest trochę łatwiej. Ale i tak jest mega trudne. Wow! Kurde, no już to miałem. I zamiast hamulec zacisnąć, to ja mam automat z BMX-a, puszczanie roweru. Tak. Ale to już zostawię na później. Przyszedł Szymon, siadł na rower, no i z bomby zrobił to, co zrobił. Ale takie rzeczy też się robiło kiedyś. Aha. Tam dawno temu zaczynaliśmy, bawiliśmy się mnóstwo czasu na flacie przed domem, czy w garażu. To się wszystko próbowało. Tu się swoim w ogóle z pozycją. Aha. Otóż to! Jak zaczynasz opadać, to dopiero wtedy napędzasz i wracasz do tej samej pozycji. Bo jak zrobisz to na zasadzie, że jesteś w tej pozycji, puścisz hebel i dodasz, no to jesteś na zębach, nie? Jo, zrobił raz. Powoli wiem, o co chodzi, w domu potrenuję. Mnie jeszcze zastanawia, czy po tej dużej pochylni byś zjechał na przednim kole do tyłu. Właśnie, to taki wskok na murek i tam potem widzę takie fufano i się odbijasz z taką rotacją, że to mi się podobało na początku. Dalej. Tutaj podjeżdża, robię fufano i odskakuję. Tam będzie się nadal... Ej! Drugie podejście, to
do 3 razy sztukę. Yo! Trzecie podejście, ale jak? Teraz mam akcję, że na manuala tutaj wskoczę, dojadę tam, gdzie wcześniej. No i wtedy sufanu ją. Spoko. Co następny zrobi? W tylnym kole już nie umiem zabrać tej rotacji takiej, jak z dwóch pół. Już widzę, że na tym rowerze jest nieskończona opcja. O. Się zmęczyłem. Widzę, że na tym rowerze jest nieskończona ilość opcji, jakie można zrobić. Nieskończona ilość trików. Także niekończąca się zabawa. Więc zajadę. Nazywam się Szymon. Jeżdżę głównie MTB Freeride i Slopestyle. No i zawsze oglądam chłopaków, jak śmigają na takich rowerach i mi się to podoba, szczególnie jazda na przednim kole. Spoko. Wydaje mi się to mega fun. O, puść to. Spoko, Szymon, weź zrób pauzę, bo to już 432 podejście i powiedz mi taką rzecz, bo ja widzę, że jak zabierasz się za coś, to próba za próbą. Nie ma czasu, nie ma czasu, trzeba napierdalać. I ze wszystkim tak macie? Tak. Że jak trenujecie, za coś się bierzecie, to nie ma, że pogadamy, postoimy, pomyślimy, tak? Nie ma czegoś takiego? Nie, jak oni przyjeżdżają, to słuchawki na uszy najlepiej. Wolisz sam trenować, czy z kimś? Z kimś, tak, zdecydowanie właśnie lubię z określoną grupą trenować, typu Dawid, bo po prostu się nakręcamy trenując razem, bo nie polega to na tym, że sobie bardziej postoimy i pogadamy i poczylujemy na tych rowerach, tylko faktycznie każdy przyszedł tam spełniać swoje jakieś cele. Ten rowerek jak taki większy BMX, takie mniejsze MTB. Fajnie. Masz to. Ja jestem mega zajarany tym rowerem, bo tak jak mówiłem, daje mega dużo możliwości. I w sumie takie swoje opcyjki BMX-owe i w sumie te opcyjki z enduro, gdzie mam dwa hamulce, mogę sobie łączyć. No i ten rower jest taki zwinny, że nawet łatwo się to robi, ale trzeba dużo cierpliwości właśnie, żeby to do tego dojść. Chciałbym przejść ten tor trialowy, który pokazałeś na początku, czyli przejść stąd, przez każdą przeszkodę, tam aż do końca. Teraz albo później.
Co będzie, Dawid, salto? Chyba salto jest za nudne, ja zrobię flare. Czyli salto 180. Na tym rowerze wszystko wchodzi jak w masełko. Mega się idzie. O flarce nie myślałem wcześniej. A tu pyk. Podobało się? No, mega było. Aż sobie aniołka strzelę. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. Ja dziękuję Dawidowi, dziękuję Szymonowi, bo zabawa była dzisiaj przednia. Ja zapraszam Was też na kanał do chłopaków, bo jest ile? 70 tysięcy wbite, ale myślę, że potencjał w tym kraju jest przynajmniej na no, razy 10 to na spokojnie, więc kto jeszcze nie zna kanału chłopaków, to zapraszam, link będzie w opisie. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.